Witajcie. Kontynuując cykl dotyczący skutków błędu medycznego, dziś chciałbym powiedzieć parę słów na temat tego, czego poszkodowany pacjent, który doznał uszczerbku na zdrowiu bądź rozstroju zdrowia, może domagać się od zobowiązanego do naprawienia szkody. Więc pierwszą kategorią są to takie bardzo wymierne koszty związane z kosztami leczenia, pobytu w szpitalu, pobytu w sanatorium, konsultacji z wybitnymi przedstawicielami wiedzy i nauki medycznej. Przy czym tu podkreślenia wymaga to, że bynajmniej nie trzeba liczyć się z koniecznością uiszczania jakichś średnich cen i średnich kosztów, ponieważ mamy tutaj prawo absolutnie sięgać do najwyższej półki i korzystać z pomocy najwybitniejszych specjalistów w tym zakresie. Oprócz tego mogą wystąpić oczywiście koszty związane z koniecznością dodatkowego, lepszego odżywiania się, więc te koszty również wchodzą, tworząc określony zakres szkody, tworzą podstawy domagania się ich zwrotu. Podobnie, jeśli chodzi o kwestie dotyczące sprzętu, to są okulary, protezy, aparaty, wózki inwalidzkie, a nawet samochody. I tu warto też o tym pamiętać, że tak właśnie jest. Oczywiście koszty rehabilitacji również. Jeśli chodzi o kolejną pozycję, to mamy tutaj do czynienia z tak zwaną rentą wyrównawczą, ponieważ często może być tak, że uszczerbek na zdrowiu pozbawi nas całkowicie bądź częściowo możliwości zarobkowania. I tu istnieją pełne podstawy domagania się rekompensaty z tego tytułu, która winna nastąpić, aby wyrównać nasze dotychczasowe dochody do poziomu tego, co straciliśmy. W związku z tym nie tylko renta, ale również i ewentualna rekompensata z tytułu poniesionych kosztów związanych z przekwalifikowaniem się, zdobyciem nowego zawodu. Przy czym, co też warte podkreślenia, te koszty zobowiązane do naprawienia szkody winien wyłożyć z góry po to, abyśmy mogli swobodnie zorganizować sobie i zaaranżować ową naukę, owo przekwalifikowanie się. To jest ta kwestia i jest jeszcze jedna pozycja, o której należy powiedzieć. Otóż jest to zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Błąd medyczny wiąże się z określonymi cierpieniami, zarówno fizycznymi, jak i psychicznymi, które zresztą często mogą swobodnie konkurować z tymi pierwszymi, ponieważ cierpienia psychiczne, jak zwykło się przyjmować, często są bardziej dolegliwe dla pacjenta niż samo cierpienie związane z bólem, który często przemija i da się usunąć, uśmierzyć jakimiś środkami w odróżnieniu od cierpień psychicznych. I z tego tytułu również możemy domagać się stosownego zadośćuczynienia, czyli zapłaty określonej kwoty na naszą rzecz. A więc jak widać, arsenał podstaw prawnych i tytułów do tego, aby naszą szkodę bardzo szeroko rozumianą naprawić, jest rzeczywiście duży. Pamiętajmy o tym, a w sytuacji, jeżeli będziecie mieli jakieś wątpliwości co do tego, czy i z jakiego tytułu przysługuje Wam określone świadczenie, proszę się kontaktować, omówimy, wyjaśnimy i podpowiemy. Dziękuję.